Cześć, witajcie na Stalfautowym kanale po krótkiej przerwie. Dziś chciałem Wam zaprezentować mój taki mały, można powiedzieć, patencik, mały taki wynalazek. Mianowicie jest to przyrząd do ostrzenia wierteł z kątem stałym. A teraz pokrótce wyjaśnię zasady jego działania, a później przejdziemy do części praktycznej, czyli do ostrzenia wiertła. Główna tutaj, można powiedzieć, baza to jest profil 50x50 zwykłą ścianką. Tu jest spawany płaskownik, żeby mógł to, tutaj, wiadomo, to wszystko oprzeć na nim. Tutaj dwie nakrętki dwunastki z przodu, z tyłu. Na nich widzicie punktowo złapany kątownik zimnogięty, który jest bazą tutaj do prowadzenia naszego wiertła. Tutaj mamy kontrę. Kontrujemy sobie, żeby zablokować wiertło, żebyśmy mieli je w jednym położeniu. Tutaj mamy coś takiego jak regulację w dwóch punktach. Czyli tutaj mamy na przykład do dłuższych wierteł. Możemy sobie tutaj odkręcić. Kontra. Blokujemy. No wiadomo, trzeba to zablokować kluczem. A tutaj możemy sobie jeszcze to wszystko doregulować. Wierto po prostu dosunąć, bo to będzie wszystko oszczone na szlifierce taśmowej. Ja mam ten przyrząd tak właśnie do niej zaadaptowany. Także tutaj plus minus możemy sobie jeszcze wiertło tam przy ostrzeniu dosunąć. Blokujemy i ruchy prawo, lewo. I tak, tak to wygląda. Tu mamy kąt 59 stopni. Dlaczego 59? To już wyjaśniam. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Dlatego zdecydowałem się zrobić to na 59 stopni, ponieważ wzorowałem się wiertłami typu Dormer. Są to wiertła do precyzyjnego wiercenia. Te wiertła mają kąt 118 stopni. Powiem Wam, że wchodzą w materiał jak w masło normalnie. I dlatego mamy 59 stopni. Ponieważ 59 stopni razy 2 daje nam kąt 118 stopni. Tak właśnie jak jest ostrzony Dormer. Przyrząd jest mocowany tutaj do podstawy szlifierki na śrubę M10. Ale oczywiście zanim go zamocuję, jedna ważna rzecz. Zmieniam, w tej chwili mam papier tutaj na szlifierce P40. Ale uważam, że do ostrzenia wierteł taki papier jest zbyt agresywny. Dlaczego? Dlatego szybka zmiana pasa. Zmieniam sobie na pas o gradacji 100. Fakt, że on nie jest nowy, już jest używany jakiś czas. Ale po prostu jeszcze da radę. Tutaj do ostrzenia wierteł jak najbardziej się nada. I teraz mogę przejść do mocowania przyrządu. Śruba M10. Dwie nakrętki. Dwie, że kontruję, bo na jednej przy ruchach prawo-lewo ona by nam się po prostu odkręcała. Można też by było dać nakrętkę samokontrującą, ale ja akurat nie mam.
że wykorzystuję po prostu to, co mam. Dokręcam ją lekko, żeby nam przyrząd z takim lekkim luzem chodził po prostu. Żeby nie był też za luźny. Patrzymy sobie. Jest. Jest jak najbardziej ok. Chodzi sobie suwliwie. Także pocujemy sobie wiertło. Zluźnimy sobie zderzak. Wiertło sobie ustawimy. Nowo tutaj do pasa. Dokręcamy sobie zderzak. Dokręcamy kontrę z góry. Blokujemy sobie zderzak kontrą i możemy przejść do ostrzenia. Pierwsza krawędź po ostrzeniu. Teraz dajemy drugą. Ustawiamy identycznie. No i zobaczcie, wysokość jest, ostrzenia jest taka sama. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Większość wierteł tutaj teraz ma tak zwane tutaj podcięcie. Jest to po to, żeby po prostu zmniejszyć powierzchnię wiertła, żeby przy wierceniu ono nam się mniej po prostu grzało, tak? Dormery właśnie widzicie, jaką mają małą powierzchnię. I naprawdę przy małym nacisku i one wchodzą w materiał, tak jak powiedziałem, jak w masło dosłownie, tak? Powiem wam tak. Też chciałem uzyskać to tutaj po prostu na papierze. Po prostu tak, przykładając tutaj do krawędzi, no akurat nie w przyrządzie, bo w przyrządzie musiałbym ten przyrząd przesunąć po prostu tam o te, po prostu tam te 3 cm, tak? To jest nie problem, ale problem się pojawia tutaj w momencie, gdy przeszlifujemy takie wiertło tutaj, jedną krawędź, drugą krawędź,
Przeszlifujemy 3-4 wiertła i powiem Wam, że tutaj ta krawędź bardzo nam się zużywa wtedy, tak? Dlatego ja mam inny sposób. Nie posiadam szlifierki kamieniowej, ale po prostu ja to robię zwykłą kątówką z cienkim kamieniem. Zacinam ten kąt po prostu. Po prostu tak już się nauczyłem. Mam to wypracowane, także zaraz Wam pokażę. Dobrze widzicie, jak wygląda. No, fakt, że powierzchnia nie jest może taka jak w dormerze, ale powiem Wam, że naprawdę wiertło naprawdę świetnie wchodzi w materiał. Tu mógłbym jeszcze bardziej na płasko to zjechać. I chyba tak zrobię jeszcze w jedną stronę. Zjechałem jeszcze dwie strony, także jest bardziej powierzchnia, widzicie, powierzchnia jeszcze bardziej nam się tutaj zmniejszyła. No tutaj mamy wiertło 11,5, tam była dormer, była dziesiątka, ale dobra, żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam, jak takie wiertło wchodzi w materiał. Weźmiemy sobie kawałek odpadu profila, napunktujemy i bez żadnego wiercenia mniejszym wiertłem jedziemy od razu na gotowo po prostu tym ostrzonym wiertłem. Mamy tutaj napunktowany profil, taki odpadek profila 20x20 z dwójką ścianką. Jego sobie wykorzystamy jako po prostu tutaj przykład, jak to wiertło po prostu bez żadnego nawiercania mniejszym wiertłem wchodzi tutaj nam po prostu w materiał, tak? Pokręcimy sobie mocno. No i dobra. No i zobaczcie sami, że przy naprawdę małym nacisku wiertło wchodzi. Wchodzi w profil dosłownie jak. Jak gorący nóż w masło. No i przede wszystkim zobaczcie sobie, otworek nie jest jakiś tam trójkątny, rozbity. Otworek mamy okrągły, tak? Co daje nam to, że po prostu, no, że wiertło jest jednak prawidłowo naostrzone, tak? Dobra, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem, subskrypcję. Zmotywuje mnie to do nagrywania jakichś nowych filmów, ciekawych filmów, nowych odcinków. Chociaż nie ukrywam, że ostatnio brak czasu, ale postaram się jakoś ten czas dla Was zorganizować.
To tymczasem trzymajcie się. Hej!